Tak troszkę ryzykownie sobie tutaj stoję. Zrobię może takiego szybkiego kroka. Dobra. Udało się. Stanę sobie tutaj na tej belce. Zaprę się. I możemy wyjrzeć teraz na... Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Znajdujemy się w Chełmsku Śląskim, w kościele ewangelickim, wybudowanym około 1890 roku z bloczków kamiennych oraz czerwonej cegły. To, co się zachowało, zobaczycie w tym filmie. Jakąś historię również postaram się Wam opowiedzieć, choć niewiele informacji udało się znaleźć w internecie, bo niewiele się zachowało. Zapraszamy Was do oglądania. Znajdujemy się obecnie przy głównym wejściu do kościoła. Na wstępie filmu chciałbym podziękować Pawłowi Gregorczykowi, naczelnikowi OSP oraz całemu OSP Chełmska Śląskiego za udostępnienie obiektu i dzięki nim mogę zrobić film. Dziękuję również Marcinowi Szarzyńskiemu, pozdrowienia serdeczne z Chełmska Śląskiego, który po prostu dał nam informację oraz pozwolił zwiedzić ten obiekt. Był to pierwszy kościół ewangelicki w Chełmsku Śląskim. Jak widać, był dosyć spory. Chłopaki z Chełmska Śląskiego z OSP dbają o ten obiekt. Dzięki temu mogą sobie tutaj ćwiczyć, trzymać jakieś swoje rzeczy do ćwiczeń. Dbają o to, czyszczą tutaj teren i robią co mogą, ale brakuje funduszy. Jak widać, tamta strona dachu niestety chłopakom zawala się tutaj. No nie mają funduszy, wiadomo, jest to tylko ochotnicza straż pożarna. Wielka szkoda, żeby to wszystko się tutaj zrujnowało. Mam nadzieję, że jakaś dobra duszyczka kiedyś się znajdzie i pozwoli, pomoże chłopakom wyremontować tutaj ten dach oraz rzeczy tutaj potrzebne. Może jakąś zbiórkę kiedyś uda się założyć. Bardzo pomocni także. Fajnie by było. Oryginalne przejścia tutaj było. Główne wejście znajdujące się do tego kościoła. Jak widać, stan kiepski. Chłopaki z OSP zamurowali to główne wejście ze względu na to, że no po prostu osoby, które piją tutaj w pobliżu, jest naprzeciwko jest stary cmentarz, również ewangelicki, który Wam pokażemy w tym filmie. Zamurowali to, żeby po prostu nie wchodzili i nie niszczyli tego. Jak widać, tutaj zachowały się jeszcze jakieś cegły z datowaniem, aczkolwiek to są datowania z przebudówki tego, z zamurowania tego wszystkiego. Klinkiery tutaj, to wszystko to jest oryginalne. To jeszcze wszystko tutaj pozostało oryginalne, oprócz tego, co zostało zabudowane tutaj tymi pustakami i tym zlepem, który tutaj widzicie. No i tutaj mieliśmy to wejście do głównego tutaj, do kościoła po prostu, główne wejście. Tutaj zachowały się, jak widać, zawiasy, czyli mieliśmy tutaj drzwi z jakąś okiennicą, bo tutaj widać, że można było zablokować jakąś ramkę. Ciekawe. Tu pewnie znajdowały się kiedyś stopnie. Tam zachował się oryginalny balkonik, który widzicie. Mamy wejście na wieżę, aczkolwiek wejście jest bardzo niebezpieczne. Kolega nam pokazał, dokąd możemy wejść. Postaram się wejść jak najwyżej, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało. Tutaj w tym miejscu znajdował się ołtarz, który niestety już się nie zachował. Z wiadomych przyczyn czas, dewastacja tego kiedyś, tego obiektu. Tutaj prawdopodobnie jeszcze były schodki i można było wejść tutaj właśnie na ten ołtarz. Tutaj wspominał właśnie Paweł, że znajduje się jeszcze zabudowanie, ta krokwia, belka, która właśnie tutaj się sypie, bo jak widać jest tutaj po łuku jedna i tutaj powinna znajdować się druga. Niestety już jest tak zgnita, że grozi tutaj to zawaleniem. Ja sobie odpalę teraz latarkę i postaram się wejść tutaj na tą balustradę, pokazać Wam, jak to wszystko wygląda, tylko muszę wziąć sprzęt, który tutaj widzicie i idę w tamtą stronę. Ok, mamy latarkę, mam zapaloną czołówkę. Tutaj jak widać, mieliśmy kolejne wejście. Nie wiem, czy tutaj była jakaś dobudówka, czy po prostu to było wyjście też jakieś z kościoła. Takie tylne, że to tak nazwę. No i tutaj mamy oryginalne schodki. Nie wiem, czy były przerabiane gdzieś tam dalej. Te, co się sypią, na pewno. Wejdziemy sobie na górę. Tyle, ile się uda. Oczywiście chciałbym jeszcze Wam pokazać tutaj ten balkonik. Nie wiem, jak to fachowo tak kościelnie powinienem nazywać. Tutaj prawdopodobnie było okno.
zostało również zamurowane, pewnie wybite. Dlatego tutaj chłopaki zdjęli to, bo ćwiczą sobie tutaj wysokościówkę. No i jak widać mają na czym. Trzeba zrobić takiego większego kroka. Jest trochę niebezpiecznie, ale my lubimy ryzyko i adrenalinę. Oryginalna balustrada, która właśnie tutaj się zachowała, jak widać z bardzo grubych belek. Tutaj mamy zdobienia. To wszystko pięknie akurat się zachowało. Tutaj możemy zobaczyć właśnie te słupy, o których wam mówiłem. No i jak to się niestety tutaj wali. Tutaj mamy tą podgniłą belkę. Szkoda, żeby to chłopakom tutaj się zawaliło. Ja sobie zgaszę teraz jedną latarkę, bo będzie... Chciałbym po prostu złapać się drugą ręką, jeśli będzie taka potrzeba. I przejdę na te schodki, postaram się wejść jak najwyżej. Paweł odradzał ogólnie wchodzić wyżej niż tutaj te pierwsze piętro, ze względu na to, że tam już na przykład co druga, trzecia deska, tylko da się na nią stanąć po prostu. Dobra. Muszę poprawić czołówkę. Jakieś pajęczynki. Tutaj najprawdopodobniej również znajdowało się okno. O, tutaj jak widać wszystko zachowało się w oryginale. Troszkę się nasypało tego tynku, przez co idę tak pod kątem w dół. Jest trochę niebezpiecznie, ale... O, tutaj również mamy jakieś okno. Tu już jak widać nie ma się czego łapać, nie ma barierek. Gdyby udało się wejść na samą górę, to dopiero byłoby coś. No, deski faktycznie w kiepskim stanie, trzymają tu tylko te belki. Tutaj mamy nasz dach, który jak widać kiepsko wygląda, ale OSP robi co może, dzięki temu dbają o obiekt. No tutaj faktycznie te deski cieniutkie, postaram się jeszcze przejść tutaj na tą drugą stronę, tylko poprawię sobie czołówkę, bo mi zaraz spadnie i zaraz uruchomię ponownie materiał. O, belka strasznie wisi, nie chciałbym tutaj spaść, ale zrobię może takiego szybkiego kroka. Dobra, udało się. Myślałem, że z oryginalnym datowaniem, ale niestety nie. Pójdziemy tutaj, do tego widoku. Dalej już niestety nie będę szedł, aż tak nie będę ryzykował. Bo tutaj już widać, że są te deski zgnite. Strasznie się uginają. No strach po prostu tutaj wchodzić. Można polecieć. Muszę się zapierać rękoma. Na chwilę odłożę kamerę. Chciałbym stanąć tutaj na te belki i pokazać wam, jak to wygląda z tej strony. Dobra. Jestem. Zobaczcie. Tutaj tędy wszedłem. Tu mamy zabudowania. Nawet jakieś drzwiczki się zachowały. Widać, że tutaj kiedyś wchodzili, pewnie jak troszkę wejście było w lepszym stanie. No i tam jeszcze do góry kiedyś były schodki, żeby wejść na samą górę. Aczkolwiek jestem zadowolony, że udało się nam wejść aż dotąd. Stanę sobie tutaj na tej belce, zaprę się i możemy wyjrzeć teraz na dach. Mogę wam pokazać całą górę praktycznie kościoła. Możecie zobaczyć, w jakim stanie w ogóle zachowały się te kolumny trzymające te filary nad oknami. No to widać, że to jest faktycznie bardzo stare i zachowało się z samej budowy kościoła. Pięknie, pięknie to wygląda. Pogodę mamy ok, zachował się krzyż, aczkolwiek widzę, że kulki nie ma. Nie wiem, czy wiecie, ale często jeśli kulka znajduje się na krzyżu, może tam być schowane coś, jakaś pamiątka po kościele, coś schowanego, jeśli ktoś coś budował po prostu, znaczy się ten, kto to budował, po prostu dawał tam jakąś karteczkę, kto to budował, informacje, lub po prostu wrzucali jakieś monety, no coś w ten desen. Dobra, tak troszkę ryzykownie sobie tutaj stoję,
Ale jak to mówiłem, czego się nie robi dla wyświetleń. Żartuję oczywiście, lubię to. Schodzę na dół. Widzimy się na dole. Postaram się jeszcze wam pokazać resztę kościoła, obejść go dookoła. No, zrobię tyle materiału, ile po prostu się da. Dobra, powoli schodzimy na dół. Znowu będę musiał odłożyć kamerę, bo będę musiał się tu zaprzeć jakoś na tych belkach, bo jest, no jest ryzyko po prostu. Normalnie jak schodzę tutaj, czuję jak te deski się uginają. Nie wiem ile ta wieża stąd ma wysokości, ale na pewno trochę, trochę bym leciał. Wątpię, że udałoby się przeżyć, jeśli spadałbym z samej góry. Dobra, ja sobie przerwę materiał, bo ciężko mi tu teraz będzie zejść, trzymając statyw z kamerą. I widzimy się na dole. Ja już powoli schodzę tutaj na parter, czyli na sam dół kościoła. Jesteśmy właśnie na miejscu. Chciałbym tutaj jeszcze zrobić parę ujęć przed, pokazać wam jak wygląda przed ten kościół. Tutaj mam nadzieję, że pokazałem już wszystko co tylko mogłem, więc widzimy się na zewnątrz. Klaudia, hej. Jesteśmy już na zewnątrz, możecie zobaczyć w jakim stanie zachowały się oryginalne drzwi z pięknymi zdobieniami. Dostaliśmy kłódki i zamierzam to wszystko pozamykać zaraz. Obejdziemy jeszcze kościół dookoła. Tu chciałem wam pokazać jak to wszystko, jak te klucze to wszystko po prostu się tutaj zachowało. To jest no rarytas, że tak powiem. Fajnie, że to wszystko tutaj tak wygląda. Dobra, zamkniemy i obejdziemy teraz kościół dookoła. Okej, wyszedłem teraz na zewnątrz, żeby wam pokazać mniej więcej budynek dookoła. Warto wspomnieć, że po zamknięciu kościoła był użytkowany jako magazyn. Chłopaki ogólnie opowiadali, jak grali tutaj za kościołem w piłkę, a tutaj mamy stary ewangelicki cmentarz, jak widać już zarośnięty. Nie wiem gdzie znajdują się nagrobki, nie chciałbym po nich deptać. Malutki, aleja gwiazd, aleja drzew, aleją gwiazd. O, jakieś nagrobki się zachowały. Nie mam pojęcia jakie datowanie, bo niestety nic nie jest widoczne już, że tak powiem, na tych grobach. Wydaje mi się, że ciągnął się gdzieś do tamtej alei. Natomiast tutaj na łące nie mam pojęcia. Może był rozebrany, może po prostu był taki mały. Jak teraz to widzicie dookoła. A tutaj najprawdopodobniej z mojego punktu widzenia znajdował się jakiś mały grobowiec. Widać, że był to większy grób, ale na żadnym z nich nie zachowała się żadna data, tablica. Nie mam pojęcia, czy najpierw powstał tutaj mały ewangelicki cmentarz, a później wzniesiono jakiś kościółek mniejszy. Może tak po prostu się to tutaj rozpoczynało. Tutaj mamy te główne wejście, a my byliśmy tam na wieży. To już w sumie wszystko, co mogłem wam tutaj pokazać. Idę ładnie się z wami pożegnać, bo Klaudia musiała pojechać do domu. Więc znajdę sobie fajne miejsce. I widzimy się zaraz.
jakbyście kiedyś przejeżdżali przez Chełmsko-Śląskie, zapraszamy do Domów Tkaczych na pyszne ciasteczko. Są tam też różne duperelki do kupienia. Bardzo miły właściciel. O, właśnie tutaj. Piwko, kawka. Tam za kocykiem, Marek, przypinkę odepnij i kocyk odepnij w góry. Po prawej jest taka przypinka. Już jej nie ma. Tak się bawią chłopaki. Zaraz. 2009. Mam nadzieję, że widać mnie dobrze. Postarałem się ułożyć mniej więcej równo telefon. Tak jak wspominałem, postarałem się przekazać wam wszystkie informacje, jakie istnieją tutaj w internecie, jakie przekazali mi po prostu tutaj mieszkańcy, czyli Marcin, Paweł. Dziękuję wam jeszcze raz. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak było, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i pozdrawiamy Dark Travelsi.